Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Nazywam się Rusłana Pałuba, jestem ekspertem zapachowym i to jest miejsce, gdzie mówimy o perfumach. Tematem naszego dzisiejszego filmiku jest zapach, słynny zapach, lubiany zapach, kontrowersyjny zapach, Baccarat Rouge, Mason Francis Kurkdjian. Tyle różnych zdań, tyle różnych legend krąży wokół tego zapachu, ale dzisiaj Wam opowiem swoje odczucia. Ja uwielbiam Baccarat, uwielbiają też wszyscy moi znajomi. Ja uwielbiam ją nosić, na mnie to otwiera się przepięknie. Ja mam taką małą pojemność i dużą pojemność, ale najpierw Wam opowiem historię, jak w ogóle się dowiedziałam, jak spróbowałam i te moje pierwsze wrażenia o Baccarat Rouge. Otóż perfumami interesowałam się zawsze. Zawsze oglądałam blogierki i był rok 2020, kiedy siedzieliśmy wszyscy na kwarantannie. Ja pracowałam wtedy jeszcze w korporacji, siedziałam w domu. Wyjechaliśmy do rodziców mojego męża bardzo, bardzo daleko, w taką małą miejscowość, gdzie prawie niczego nie było, ale była przepiękna natura. No i ja siedziałam, pracowałam przy komputerze, tu obok był swój laptop, gdzie cały czas coś mi leciało. No i słuchałam taką blogierkę perfumową, którą bardzo lubiłam, dlatego że mamy wciąż bardzo podobne gusta zapachowe i zawsze, najczęściej wszystko to, co ona polecała, ja później próbowałam, mi bardzo bardzo pasowało. I oglądając kolejny jej filmik o jej ulubionych perfumach, ona opowiadała właśnie o Baccarat Rouge. Ja wtedy jeszcze tego zapachu nie próbowałam, ale już bardzo dużo słyszałam i przez to, że cały czas wszyscy mówili o tej kompozycji, ja celowo nie chciałam iść i to próbować, bo ja nie chciałam być jak wszyscy. Ja nawet byłam oczywiście ciekawa, jak to pachnie, ale ja przeczytałam bardzo dużo różnych blogów. Jedni mówili, że to jod, że to szpital, drugi mówili, że to jest zapach takich cukrowych, takich cukierków, takiej waty cukrowej, coś takiego pięknego. Ja tego wszystkiego naczytałam się i im więcej mi się wydawało, że w głowie miałam wyobrażenie, jak pachnie Baccarat Rouge. No, ale jak ta moja ulubiona blogierka zaczęła mówić, jaki on jest piękny, jaki on jest cudowny, jak ona go kocha i że wszyscy go muszą spróbować, ja postanowiłam, że przyszedł czas, żebym ja też spróbowała, czym pachnie Baccarat. Ale tak jak ja wtedy byłam bardzo daleko, nie miałam w ogóle szansy gdziekolwiek pójść do żadnej perfumerii, żeby ten zapach spróbować. Zadzwoniłam do swojej przyjaciółki, u nas też z nią są bardzo podobne gusty i ona mówi właśnie, coś takiego mi się chce, nowego, na wiosnę i w ogóle chcę się zakochać w jakieś perfumy, co mi polecisz? Ja mówię, słuchaj, oglądam blogerkę, idź do perfumerii i spróbuj Baccarat Rouge, bo tyle osób o niej mówi, że już po prostu, że już chociaż ty spróbuj, a potem mi przekażesz, jak ona pachnie, a jak ja przyjadę, to może też pójdę i właśnie ją spróbuję. No i ona poszła do tej perfumerii, perfumeria Quality, tam jest przedstawiona też Baccarat. I mówię tak, słuchaj, to jest coś takiego dziwnego, to jest tak dziwny i niezrozumiały zapach, że wcześniej nigdy czegoś takiego nie wąchałam. Na początku ona mówi, że ona rzeczywiście poczuła te nuty szpitalne, nuty szpitalu, ale później to się zrobiło coś takiego słodkiego, coś takiego niewyobrażalnego, coś takiego niewytłumaczalnego, że ja muszę ją spróbować. I ona wtedy naniosła Baccarat na bloter. I jak ja wróciłam, słuchajcie, po tygodniu z tego miejsca i się z nią spotkałam, idziemy sobie, rozmawiamy, wtedy był maj, piękna pogoda, ciepła i ona mówi, słuchaj, czekaj, bo ja ten papierek z tym zapachem schowałam sobie pod telefon, pod etui, a może jeszcze czuć. I ona wyciąga ten papierek, mówię, no nie uwierzysz, półtora tygodnia minęło, czy tam tydzień tak około,
a ten zapach nadal tak mocno pachnie, jest tak wyczuwalny, że szok. Ja tylko podniosłam bloter i to było tak, wiecie, to było jak miłość z pierwszego wejrzenia. Coś mi uderzyło w głowę, ja mówię, Boże, co to w ogóle jest? Co to jest za piękny zapach? Idziemy jutro do perfumerii koniecznie testować. Po prostu już mi jest wszystko jedno, muszę przetestować ten zapach na skórze. No i na następny dzień, wtedy było bardzo, 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 bardzo gorąco było. Poszliśmy, ja jeszcze wtedy szłam na siłownię, słuchajcie, ale ja nie wiedziałam, że bakara, wiecie, że bakara to są mocne zapachy. Jeszcze wtedy nie znałam tak dużo o perfumach, o aromapsychologii, o dress code perfumowym, tak? I poszliśmy w Quality testować z koleżanką bakarę. Przychodzimy, mówimy i pani jak zawsze bardzo szczodro nas oblała, psiknęła chyba, no chyba z 6 razy. 6 razy psiknęła bakarą, słuchajcie, że teraz raz, dwa psiki to maksymalnie i poszliśmy z nią spacerować. Boże, jak od nas pachniało, po prostu my szliśmy tacy zadowoleni, że my pachniamy bakarą, że to jest cudowny zapach, wiecie, ale to były takie pierwsze nutki. Później ja poszłam na siłownię, to było moje, bo ja wtedy zaczęłam trenować z trenerem i to były takie małe pomieszczenia. Ja oczywiście myślałam, że ja pachnę po prostu przecudownie, że super i że wszyscy ode mnie czują te perfumy, jak jest fajnie. I w ten dzień po treningu przyszedł po mnie mąż i on wszedł na siłownię. Wszedł na siłownię, odebrał mnie, przyszliśmy do domu i mówi, słuchaj, ja dzisiaj pachnę perfumami, po pierwsze, które kosztują bardzo dużo, po drugie, w które ja się zakochałam, ja ich na pewno chcę, co ty mi powiesz? A on mówi, a to od ciebie pachniało. Ja wszedłem na siłownię i po prostu mój mąż myślał, że to jest taki aromatyzator pomieszczenia, że po prostu całusieńkie pomieszczenia pachniało bakarem. Ja oczywiście bardzo przepraszam, że tak zrobiłam. Nie pomyślałam o innych ludziach, ale to nie ja się psiknęłam 6 razy, ja bym nigdy tak nie zrobiła. Ale słuchajcie, tak właśnie się zaczęła moja miłość, moja maniakalna chęć kupienia po prostu tego zapachu i chciałam mieć ich w kolekcji, co by to nie stało. Opowiem Wam też o historii stworzenia tego zapachu, bo to jest bardzo ciekawe. Jak wiecie, twórcą jest Mason Francis Kurkdjian. Perfumiarz to jest osoba twórcza i każdy perfum stworzony przez perfumiarza, kompozytora, to jest coś, co było zrobione pod wpływem inspiracji. I inspiracją do stworzenia tego zapachu posłużyła współpraca Masona z producentem francuskiego kryształu Baccarat. I na 250-lecie właśnie tej firmy ten producent poprosił, żeby Francis stworzył zapach właśnie, który odzwierciedlał i który by asocjował się właśnie z tym kryształem. Kryształ Baccarat, słuchajcie, jest wypalany w 540 stopni, on potrzebuje, żeby się wypalić i w ten, bo to jest generalnie najdroższy chyba kryształy, ten Baccarat. I w te kryształy, w tych kryształach jest domieszka złota. I właśnie, i ten kryształ jak się wypala, to właśnie te 540 stopni i on czerwonieje, staje się taki czerwony, oczywiście rozgrzany, ciepły. I Mason Francis stworzył zapach, który odzwierciedlił kolor nagrzania i cały ten niezwykły proces. Ja oczywiście piramidę znam na pamięć. Ja ten zapach znam bardzo dobrze, ale tak.
Oczywiście, kontrowersja jest kontrowersja. Ktoś może nienawidzić, a ktoś może kochać całym sercem. Obojętnych nie ma, dlatego że jeszcze tak 2-3 lata temu, kiedy jeszcze bakara nie była taka popularna i nie było niczego podobnego, te perfumy różniły się absolutnie od wszystkich. Teraz prawie każdy producent jakiejś marki, mi się wydaje, że czuje się być zobowiązany, żeby stworzyć zapach podobny do Baccarat Rouge. Nawet wiem, że w Zarze są perfumy podobne do Baccarat Rouge, które właśnie też tam tworzył Francis Kurkdjian, ale żaden zamiennik nie odzwierciedli prawdziwy Baccarat, to ja Wam mówię na 100%. W ofercie Rose Nose też mam i Baccarat Rouge, i odpowiedniki, ale żaden zapach nie będzie Wam w 100% odzwierciedlał tej piękności. Jak podnoszę właśnie do nosa zapach z butelki, to tu mi się czują te nuty serca. I właśnie w nutach serca jest taki mineralny akord, który jest stworzony za pomocą ambroksanu, to jest molekuła ambrowo-piżmowa, i evernyłu, to jest molekuła mechu dębowego. W nutach głowy piszą, że tu jest jaśmin. Jaśminu ja tutaj nie czuję i jest szafran. Właśnie szafran po bakara. Po bakarze, nie wiem, już tyle razy powtarzam to słowo, stał się bardzo popularnym składnikiem. I wiecie, tak jak u nas jest sezon popularny na jakieś ubrania, i tak w perfumerii też, że jest na przykład sezon popularny, jakaś nuta zapachowa. I właśnie po stworzeniu tego zapachu bardzo popularnym stał się szafran. Szafran jest tutaj bardzo wyczuwalny, on jest tutaj w nutach głowy. A nutę właśnie, tą słodką, cukrową nutę, tworzy składnik, który się nazywa, mam nadzieję, że się nie mylę, etylmoltol. To jest składnik takiego palonego cukru, który jest w Lancôme La Vie Belle. I to, co wszyscy lubią właśnie w tym zapachu, że tam przychodzisz i jest ogromny ogon zapachowy, ten słodki, to jest właśnie ta nuta palonego cukru. Oprócz tego tu jeszcze jest cedr. Jeżeli Wy nigdy wcześniej nie próbowaliście bakary, będzie bardzo ciężko Wam wyobrazić, o czym mówię, ale jeżeli kochacie perfumy, to musicie to spróbować. Na pewno. Ja jestem właśnie z tych jednych, ja właśnie tutaj czuję tą słodycz. Tą słodką watę cukrową. Jeżeli mówić o trwałości i o projekcji, ona jest znakomita, ona jest ogromna. Te perfumy, przez to, że tu jest bardzo dużo molekuł i te molekuły się tak rozpowszechniają, tak, więc one są takie przestrzenne. Kiedy wchodzisz, to takie wrażenie, jak się wypsikasz bakarą, to takie wrażenie, że te molekuły trafiają do wszystkich kątów, do kątów pokoju. Więc robią ogromny ogon zapachowy bardzo niezwykły. Taki, wiecie, taki ogon, że chcę po prostu za nim się ciągnąć. Oczywiście najlepiej one się otwierają, kiedy jest wiatr, na wiosnę, na zimę, na jesień, w lato, bo ja ich właśnie kupiłam w lato. One nie były takie jak trzeba i nawet pomyślałam, że mam jakąś podróbkę, ale oczywiście miałam oryginał, tylko wtedy nie znałam się tak dobrze. I okazuje się, oczywiście w lato perfumy stają się mniej trwałe, tak, i właśnie te, przez to, że skóra jest gorąca, perfumy parują, zmienia się piramida i one nie brzmią tak, jak brzmią w inną porę roku. Więc jeżeli testujecie bakary, testujcie ją, kiedy jest wiatr, kiedy nie jest gorąco, do jakiej sfery życia one pasują. Generalnie przez to, że tu są nuty drzewne, takie słodkie, to są perfumy na wyjścia wieczorowe. Ale ja
ich często stosuję na co dzień, tylko co ja robię? Ja ich mieszam z Eccentric Molecules, molekułą dwójką, bo właśnie w molekule dwójce jest molekuła Ambroxan, która też jest tutaj. I te perfumy, molekuła tak jakby rozcieńcza tą bakarę i ja tak mówię, że ona ich tak jakby wzbija i robi ich jeszcze bardziej takie przestrzenne, jeszcze bardziej lekkie i jeszcze, że tworzy się tak zwana chmurka, bo jeżeli bakara jest sama, ona jest taka bardziej oczywiście nasycona, tak bije prosto, a kiedy ją rozcieńczamy molekułą dwójką, to ona staje się taka bardziej przestrzenna i też bardzo wtedy dobrze się prezentuje na co dzień, nie dusi. Najważniejsze, żeby nie dusi. Powiedziałam Wam, koniecznie testujcie. Zostawiam Wam na dole linki, gdzie możecie sobie kupić odlewki. 2, 5, 10 ml. Flakon jest bardzo drogi, na przykład taki flakon 200 ml kosztuje około 2000 zł. Taki mniejszy 950, tu jest 70 ml. Ale to jest zapach, według mnie, warty swojej ceny i warty tych wrażeń olfaktorycznych, które możecie przeżyć, testując po raz pierwszy bakarę. I jeżeli oczywiście znajdziecie się w gronie tych osób, którzy ją pokochają, to może być zapach, który będzie Wam towarzyszył przez dłuższy okres, który będzie sprawiał, że będziecie się czuli luksusowo, będzie dodał Wam takiej pewności, dodawać Wam też charyzmy na wejścia wieczorowe, bo wiecie, odzież to jest coś fizycznego, perfumy to jest odzież niefizyczna, więc on też Wam tworzy nastrój, humor i Waszą postawą. Dziękuję Wam bardzo za to, że dobyliście ze mną do końca. Komentujcie koniecznie filmik, jeżeli znacie bakarę, Wasze odczucia, lubicie czy nie lubicie. Stawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, on jest bardzo świeży, bardzo nowy, ja dopiero się rozwijam, więc dla mnie każdy lajk, każdy komentarz, każda subskrybucja jest na wagę złota. Miłego dnia!